Siedzi. Siedzi. O, ale piękne odjazdy. Cześć wszystkim. Cześć. Słuchajcie, no możemy powiedzieć wam, że warto oglądać ten film, ponieważ padło bardzo, bardzo sporych, fajnych, pięknych. Mega, mega udany dzień, tym bardziej, że to był nowy odcinek dla nas. Nigdy tutaj nie byliśmy, także jesteśmy mega, mega zadowoleni. Nie przedłużając, zapraszamy was na film. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Siedzi. I jest pierwsza rybka. Taki 40. Pierwsza rybka z dzisiejszego wypadu. Dzisiaj planujemy naprawdę, naprawdę długi spacer. Myślę, że tych kleni będzie więcej, zdecydowanie więcej. Taki mamy plan przynajmniej. Nie wiem, jak tlenie będą do tego podchodziły. Pierwsza rybka nie za duża, taka jest 37. No ale jest pierwsza. Wypuszczam ją do wody. Tutaj jest akurat. Bum, bum. Czego to jest może? No może ja wezmę, co? Kosz. O, skumana, ale wywija. Jest. Piękna ryba. 40 plus. Gdzie? 50? Pod 50. To jest 50. Ale chyba 50, nie wiem. No jest. Dobra. Kolejna kluska. Zobaczcie, jaka piękna. 48-49 cm. 50 nie było, ale coś czujemy, że dzisiaj padnie. Będzie ciekawie. Dzisiaj będzie ciekawie. Będzie chyba ciekawie. Ryba oczywiście wraca do wody. Było zabawy przy podbieraniu. Przejdzie, przejdzie. Pomóc ci coś? Kolejna ryba, tym razem trafił nam się samiec. Piękny ze sypką. 51 czy 52? Tak, między 51 a 52. Nieistotne. Ważne, że ponad 50. Piękna, piękna ryba. Pięknie się nam dzień rozpoczął. 4,8, 5,1. Tak. Mój był zdecydowanie mniejszy, niemierzony. Ale jeszcze mamy mnóstwo czasu, także na pewno coś nam siądzie. Już tak. No. I oczywiście tradycyjnie rybka musi pływać do wody. Chłopiec, płyń, płyń. Jeszcze przed tobą dużo roboty, dużo kleni do spłodzenia. Tam będzie kleń, patrzcie. To jest hit. Tak to się robi. Tak się buduje legendę. Dobra, to mi podasz podbierać, jeszcze wyjdzie z radą. Tak się buduje legendę. I to jest ryba 40,
Oj, wypiął się. Tak się nie buduje legendy. Tak to się robi. Ujo! Gązo ma piękną rybę. Chyba nie wiem, czy to nie jest 60 gązi. Nie, nie, nie. Nie? Z daleka to się wydawało, że to jest pod 60. Dobra, 50. A, nie, jest. Ale dobra, 50. Pomóc ci coś? Nie. Okej. Okay. Ale sztos. Piękna akcja, wyszedł z samego. Ja widziałem. Ale jakby strzelił. No. Ole piękne odjazdy. No i jest twój. Gązi, dzisiaj rozwalasz system. Muszę się wziąć poważnie do roboty. Pysk piękny, wielki. Piękny, ale idealnie w kącik. Bardzo łatwo będzie go wyczepić. Tak to się robi. Trzeba mieć fajne narzędzia. No Gązi, dzisiaj no, rozwala. Nie wiem, czy ma 50. Może nie mieć, może ale mieć. Ale nieistotne. Aż się wygina. Piękny, piękny, ale jaki grubiutki, fajny, piękny klęni. Super. Ładna ryba, widziałem ją całą. No już jest po ptakach. Dawaj, 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 tutaj siedzisz. Siedzisz tutaj. Wiem, że jesteś. O kurwa! Jeba, ale nie poczułem go na kiju. To kolejna piękna. Kolejna. Nie poczułem go na kiju, ale wystrzelił. Aż się bardziej na słuch go wziąłem niż na ten, na czucie. Nie widzę go. Dobra, dobra. O! Zawinął się ten. No dobra, trudno. Siedzi. No, wiesz, nie jest taki. Tylko nie mogę. Nie jest duży, jest mały. Nie jest mały. Niestety, no ja dzisiaj tylko takie mi przyszło łowić, co 35 może centymetrów, 37. Gązo daje mi dzisiaj szkołę wędkarską, no ale nic, no. Wracaj do wody, kolinie, koligę i przyprowadź coś większego. Babcie przyprowadź. Dwie ryby, ale
No dzisiaj nie mam jakoś szczęścia. Piękne spady. No piękne były. Piękne ataki. Natomiast na dzisiaj. Ale dzień jeszcze się nie kończy. Dzień jeszcze się nie skończył, także czuję to w nosie, że dzisiaj życióweczka padnie. Nie? No. A to byłby sztos, bo 60 to by była. No. Dobra, dzięki. No. Pierwszy rzut od 15 minut. Niestety tyle czasu zajęło nam przedarcie się przez pokrzywę i różnego rodzaju zarośla. Siedzi. No i kurwa, mówiłem. Chodź tutaj. Nareszcie moja cierpliwość została w końcu wynagrodzona. Uła. Nie wiem jak to gązo zrobimy. Damy radę. Ja już go trzymam na napiętej, bo już nic nie zrobię. Dobra. Jest bardzo pcha w brzeg. Wiem. Ładna jest 50. Nie ma 50. Kurwa. Podkręcę? Nie podkręcę. Wisi na tym. Cóż za akcja. Gonzo, jak będziesz wychodził, to uważaj, żeby ci się woda nie przelała. Yeah! Gązi mój mistrz. Co? Bierz go. O! 5 dychu. Poczekaj, plecka. Dobra. Czekaj sekundę. Żeby ci nie wyskoczył. Dobra. O! 5 dyszek. No. Gązo mój mistrzu. Nie ma 5 dyszek. No może byś mi pomógł się wydostać. No nie wiem. Wyleciała ci woda? Nie. Super. Mam w końcu, mam swoją 50. Dzisiaj po dwóch mniejszych rybach udało mi się wyholować właśnie równą 50. Także jestem już mega zadowolony. Gonzo, ile dzisiaj? Dzisiaj jedną też masz. 50 i 2,48. No, piękne ryby. Piękne ryby, przepiękny dzień. Wraca do wody. Hol z dużymi przygodami, bo warunki tragiczne. Warunki. Bez woderów ani róż. Tak jest. I bez drugiego podbieranka równie fajnie ruszy. O, pięknie, no pięknie wyszedł. No niestety. No nie szkodzi. Nie widziałem tego. Tu nie jest najgorzej. Dawaj, rzucamy. Tu bardziej na lewo, tutaj. Bo nie będziemy przedzierać się, bo będziemy sobie płoszyć. A ty mocno w prawo. Znaczy no. Siedzi. Ul. Ty, zagapiłem się i puściłem go z muszaka. Ty, to jest dobra ryba. Bardzo dobra ryba. Nie, może nie bardzo dobra. Ładna ryba. Ale ładna ryba jest. Głęboko. Tak. Ale silna jest. To pewnie ten, co mi. Drzewo.
Gdzie on jest? Tu blisko jest. Dobra, czekaj, ja go puszczę. I co? Opłacało się. Opłacało. O, to jest 50, 53. Co to się tam odwaliło? O, sukcio. Dzięki. No i woda mi się otworzyła. Druga 50, ile minęło? 10 minut? Dokładnie. 10 minut. Nawet chyba nie. Nawet chyba nie. No i druga miejscówka po drodze. Jesteśmy w ogóle na nowym odcinku, także super, super jesteśmy zadowoleni już w tym momencie. Gąszcz niesamowity. Trzeba się przedzierać, miejscówek jest bardzo mało, ale jak już się znajdzie miejscówkę, to zobaczcie, jest piękny tleń. Wędruję z powrotem do wody. O, może być tu ciężko. Wędka. O, tutaj wejdzie. No nic. O, no i poszedł pięknie. Tak. Kolejna ryba. Około 50. Najprawdopodobniej jest to 50. To by było coś pięknego, bo byśmy mieli już dzisiaj po dwie 50. Jest. Co? Poszedł zabrać. Myślisz? No i jest kolejny cabaneiro. Ponad 50. Co za meta. Na jednej prostce wyjechały nam 3,50. Tak. Na jednej prostce. No tylko niesamow... 100 metrów, może 150. Dokładnie. Nowa meta. Także warto było przedzierać się przez te haszcze. Jesteśmy brudni, moksi, spoceni, poparzeni, pogryzieni. Ale warto było. To jest wędkarstwo. To jest piękne wędkarstwo. Dobra, ryba jak zwykle wraca do wody. Tak jest. Kolejny klenik, tym razem ponad 40 cm. To jest, że słabo 50 przestały no. Nam brać. Nie, jest absolutny sztos, to jest spełnienie wędkarskie, naprawdę dzisiaj przeżyliśmy. No ale jeszcze mamy trochę czasu, także liczymy jeszcze na kolejne rybki, nie? Dobra, leci do wody. To była ostatnia ryba, jakże udanego dla nas wypadu. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. I jeszcze jedno, najważniejsze, wszystkie ryby padły na jedną słuszną przynętę, czyli szerszeń od Stasia Małka. Wszystkie, nie? Dokładnie 9 czy 10 ryb padło właśnie na szerszenia, także zapraszamy na naszą stronę. Dodam tylko, że zostało bodajże 70 tylko sztuk, a Stasiu już Małek, czyli producent tych woblerów, powiedział, że w tym roku już raczej nie da rady zrobić w tym sezonie kolejnej partii, także śpieszcie się, trzeba kochać się szerszenie, bo szybko odchodzą. Trzymajcie się, piąteczka.